Hej, hej, moi kochani, witam was serdecznie, tutaj Hanta, kolejny odcineczek z We Happy Few przed wami dzisiaj i idziemy sobie, słuchajcie, róbmy tego questa głównego w końcu. Kurczę, jest 8 po południu i tak się zastanawiam, ludzie zniknęli z miasta w ogóle, są sami ci, ale jeżeli się nie mylę, to ja mam wykupionego takiego skilla, który już mi w tym nie przeszkadza. Gdzie te skille są? Tu. Coś. Night Stalker. Aha, jestem mniej widzialny w nocy. Habits, to wiem. Tak mi się coś wydawało, że jakieś takie rzeczy mam. Nothing to see here. Go at night without the bobbies fussing at you. Okej. Okay. Że ta godzina policyjna mnie nie dotyczy. Tu mam jakiś domek. Możemy zawsze pozaglądać. Wszystko pozamykane. Wiecie, zawsze można się rozejrzeć, czy czegoś nie ukraść. Ale dobra, mniejsza z tym. Idźmy, faktycznie spotkajmy się z tą naszą koleżanką. Thomasina House. A, to jest tutaj ten dom, do którego mamy iść. Ha, wygląda to nieco inaczej. Quiet zone, strictly enforced. Ha, nie wolno tutaj gwizdać gwizdkiem? Boże święty. Dobra, idźmy w takim razie. Stutter Rabbit. Kto tutaj gada o króliku? Przecież jest godzina policyjna, wszyscy powinni spać. Aha, okej, dobra. Może w tym domu ktoś. Dobra, na razie olewamy. Tam chyba mam... Czekajcie, w tym domu... Albo miałem dostarczyć te 3 złote płyty. Nie, 3 złote płyty już dostarczyłem i to zaimplikowało, że mogę coś tam odnaleźć innego. A w tym domu chyba, tak mi się wydaje, mamy odzyskać tą całą statuę dla tego gościa z domku na drzewie. Czekajcie, ja sobie poprawię tu oparcie. Dobra, także udamy się do sali. Daleko jeszcze do niej? Boże święty, kawał drogi. Thomasina House. Już się zastanawiam nad tym. Public Works. To nie. Nie, Thomasina House. I know, I will just knock them up and ask to have the statue. That will surely work. Dokładnie, to jak mówiłem, to jakby quest pod tytułem Domek na drzewie już jest... zakończone, ale Jack was added. Ciekawe, bo przecież jest ten cały jakiś tam Jack. Jack, I know what you did. When I feel like it, I will tell them. Your nemesis, OS. Okej, okay, tutaj jest nawiązanie do Jack the Ripper, czyli do Kuby Rozpruwacza, tylko że tutaj jest nie Kuba Rozpruwacz, tylko Kuba jakiś tam. Który jest rzekomo jakimś tam downerem i coś tam robi, właśnie nie wiem, czy on zabija, czy coś innego jeszcze robi tym. Okej, okay, tutaj niestety nic nie ma ciekawego. Aż dziwne. Możemy co najwyżej sobie znaleźć śmieci. No dobra, niech będzie. Strasznie daleko. Szukam tak, czy nie ma na przykład może jakiegoś sprzedawcy gdzieś w pobliżu. Zawsze można by się rozejrzeć, co oni tam mają. Czasem jest to pewnego rodzaju podpowiedź. Że widzimy, że sprzedawca coś tam ma i będziemy jakby kojarzyć, no, że w jakimś tam queście może być to potrzebne. Strasznie duży jest to St. George. Ale dalej, znaczy jest to większe miasteczko niż do tej pory. Nie wiem, co tu jest. Nic kurde nie jest zaznaczone. Disconnection notice, final warning. Aha, możemy zadzwonić tym. Czy mieszka tu ktoś, komu chcą odciąć prąd? Czy to jest... Aha, nie jest zaznaczone. Kurde, przydałoby się mieć. Na razie chciałbym po prostu iść do tej dziewczyny, do sali i progresować fabułę. Śmieszne jest to, jak te domy się tutaj generują naprawdę losowo i dochodzi do takich rzeczy. Na przykład tutaj jest wejście, a tutaj jest jakaś ściana tylko, bo tu jest jeszcze wejście. No i takie. Siema, siema. Ale my się tu musimy najść. O, proszę bardzo. Mamy kolejny schron, więc sobie to załatwimy, żeby móc się szybciej przenosić między kolejnymi tymi. Equard Countership. Aha, znowu mi się tam odpalił quest, że kolejny wieczór, więc znowu mogę podsłuchać tamtych zakochanych. Nie sądzę, żeby mi to było jakoś potrzebne. Patrzę, czy coś tu jeszcze ciekawego jest. Nic, dobra, wchodzimy na dół. Zobaczymy, co tu musimy zrobić. Więc będziemy mieli kolejną swoją bazę w
tej części St. George, bo jak widzicie, to jest, tu jest jedna część tego dużego miasta, tu jest reszta tego dużego miasta. Tin, okej, okay, dziwo. Niebieski Mołotow, what the fuck. Zobaczymy sobie najpierw może, o właśnie to. Żeby więcej widzieć. Laboratory to jest właśnie sanitarium. Kaszka gumowa. Sanitariat. Bandaże nawet se leżą tutaj, tak, o! Bogactwo, ktoś sobie po prostu bandaże porzucił. O, ten Healing Balm i Medicated Balm, to się naprawdę przyda. No, a reszta nam na jakieś crafty. Okej. Okay. O, jest vending machine, ale musimy tu przewrócić zasilanie najpierw. Nie wiem właśnie, czy te tory mogę odpalić teraz bez zasilania? A mogę, odpalić. Tak, 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 ja wiem, tylko że do końca nie ma tu zasilania. No i mamy też sety. Uuu, możemy sobie w końcu zrobić jakieś te herbatę ze zróbmy, skoro mamy. Mamy to, to. A, czyli teacups też trzeba zbierać, te filiżanki na herbatę, bo dzięki temu będziemy mogli robić. Dobra, na razie tutaj oleć kraftowanie. Przeszukamy tylko, co tu można. O, świetnie, jest, jest jedzonko i liście herbaty. Przerzucimy, co możemy. Tak, dziękuję. Niewiele tego poszło, no ale coś tam poszło. Tu mamy wszystko, dobra. Radio radiem. Coś mnie broda swędzi. Dobra, okay, to możemy sobie to otworzyć. Ale maszyna nie działała, czyli tak jakby do końca zasilania nie ma. Teraz tu zobaczymy. Ale wstawaj, okej. Okay. To weźmiemy. O, to chciałem. Tutaj coś cały czas pracuje. Ja co tutaj kaman? No bo to nie działa. Nie mogę tutaj nic kupić. Powinno. Tylko że kurczę, powiem wam, że tu nic więcej nie ma. Nie ma tu żadnego przejścia nigdzie. Tu wyważone drzwi, a tu nie ma nic. Tam jest korytarz, owszem, ale do niego dojścia nie ma. I to jest całkiem dziwne, że jest vending machine, ale nie da się nic w nim kupić. Czuję się odrobinę oszukany. Myślałem, że w końcu będziemy mogli coś sobie kupować, bo dosłownie chyba jest jedna tylko baza, w której mieliśmy coś do kupienia. Czy to nie jest? Przynajmniej ten jeden guzik tutaj jest taki, a drugi jest... Nie, drugi też. Czy to nie jest czasem nawiązanie, słuchajcie, do Jasia Fasoli? I wiecie, miś Jasia Fasoli? I jeszcze, tak, oczywiście, że tak, jeszcze jest, słuchajcie, ten papierowa czapka w kształcie takiej łódki. Przecież on ten, Jaś Fasola miał taką i zakładał temu misiowi. To jest dokładnie taki miś, jaki miał Jaś Fasola. Pamiętajmy, że oczywiście Jaś Fasola jest serialem brytyjskim, a my jesteśmy właśnie w Wielkiej Brytanii w tym momencie. Także całkiem fajne nawiązanie, fajny easter egg. Ciekawe, ile tu easter eggów jest. Pewnie jest całkiem sporo. Można by się później za tym rozejrzeć w jakimś tam momencie. Dobra, patrzę, co tutaj takiego bym sobie jeszcze stworzył. Dajmy sobie tych balmów trochę. No właśnie, to morze muszę znaleźć. No ale tak, rotting meat muszę mieć. Nie mam, o dziwo. Tylko jeden ten empty atomizer i chlorine. Czyli będę mógł stworzyć dosłownie jedną rzecz. No i tutaj też vinegar, czyli... Vinegar to nie jest jakiś tam ocet winny po prostu. Tak mi się wydaje. Dobra, stwórzmy to jeszcze też jedno, co będziemy się ten... Okej, okay, patrzę tylko, czy mi tutaj nie zje coś, ale nie. Aha, to mogę sobie stworzyć. Jakby co? I to też... Okej, okay, będę twardszy przez jakiś czas. Dobra, zostawimy spiky brick. Water, o, filtry do wody bardzo chętnie poróbmy, bo to nam pozwoli zrobić sobie potem, potem, właśnie czystą wodę. To naprawdę nam się przyda, bo pić musimy, wielbłądem nie jesteśmy, a jak widzicie mamy bardzo dużo tej bogatej w joy, a tej zwykłej już niekoniecznie. Dobra, no przykro troszeczkę, że tak to wygląda, ale nieważne. Nie wracamy na górę, bo nie ma co tutaj się rozsiadać więcej. Fajny easter egg. Zobaczymy, co dalej.
Wiem, jak ja mówię easter egg, to jest no Hunter, a easter egg is Dying Light ten, the following? Będą. Poczyniłem już pewnego rodzaju przygotowania ku temu, żeby były, tylko no najgorzej się zabrać. Ale uwierzcie mi, że chcę to zrobić i mam już właściwie skompletowane to, co chciałem. I powiem wam tak, że dobrze, że zaczekałem. Nie wiem, czy aż tyle czasu musiałem czekać. Natomiast gdybym zrobił te easter eggi zaraz po tym, jak The Following skończyłem, to nic byście w tym filmie nie mieli, bo naprawdę wtedy pamiętam, jak szukałem zaraz po tym, bo miałem ochotę zrobić, po skończeniu The Following miałem ochotę zrobić ten film, nie było. Po prostu ludzie nie odkryli, a teraz jak minęło tyle czasu, bo wiecie, jeszcze do podstawowej wersji gry, no to ludzie szaleli, żeby to odkryć. A już do rozszerzenia to wszyscy mieli wyrąbane. Kurde, tu jeszcze powinienem mieć gazmaska. Dom, a tutaj mamy tych. Dobra, czekajcie, zobaczmy, czy mamy maskę. My strasznie niewiele miejsca w ekwipunku mamy maskę przynajmniej. Buty chyba muszę sobie jakieś zrobić. Jezu, jak to dobrze mam tego skilla, że sobie mogę tak po prostu chodzić. Mnie nie dotyczy ta godzina policyjna. Okej, dobra, tu jest skrunt. A czekajcie, bo to jest tu gdzieś. Upsi. Sully's. Nie mam pojęcia, co tu jest napisane. Okej, tu się nie da wejść. Dzień dobry. Lovely day for it. Would you like this? Przekupimy go szkocką, bo jak widzicie, nie możemy wejść głównymi drzwiami. Jestem poruszony, naprawdę. O nie, tu jest doktor się kręci. Czyli niestety, ale musimy się wyposażyć w mojo. Czyli nie zrobimy tego tak łatwo. Kurczę, tyle tu przelazłem, żeby tutaj coś zrobić. Widzicie, co się dzieje. Okej, no wygląda na to, że... Joy Booth. Bo trochę bez sensu by było, żebyśmy słuchajcie, na Joy tam do niej wchodzili. Trochę słabo wyszło, nie? Jeszcze, kurde, wszystko po ciemku. Dobra, nie wiem, czy nie będziemy musieli zrobić tego z deka inaczej. Ja to w ogóle wyszliśmy poza obręb miasta, na drugą stronę. Ciekawe, dobra. Wygląda na to, że bez mojo się nie obejdzie. Ale czekajcie, jest ten corner pub, tylko mi się wydaje, że w takim razie to będzie zamknięte. Jeżeli to się nazywa corner pub, to po prostu jest to legitny pub i nie wejdziemy do niego teraz, no bo... Public house. Czy to jest po prostu dom publiczny? W sensie zamtuz? The slaughtered lamb. Zamordowana ta owca, tak? Jagnie. Zaszlachtowane jagnie, tak się nazywa. Okej, dobra. Czyli w takim razie... Jezu, ile tu jest tych policjantów. Czyli tu nic totalnie nie zrobimy. Ewentualnie możemy iść zadzwonić dzwonkiem do tego gościa. On był gdzieś albo przy tej drodze, albo przy tej drodze. Ale jak ja tak przechodziłem, to mi się oznaczyło tutaj jakieś miejsce. Gdzie jest moja myszka? O. Impatient person, czyli niecierpliwa osoba. Gdzieś tutaj, tak? Ale w ogóle drzwi otwarte? Całkiem dziwne. Jak tak zapraszają, to się włamie... O nie! O nie! Zrąbałem troszeczkę. Czy właśnie mi to przeszło? Z jakiegoś powodu? Właśnie mi zeszło, Joy. Całkiem porwane. Wyłączmy to, bo to jest trochę działające na nerwy. Fireplace, okej. Okay. Open the flue first. Nie wiem, co to za jakieś instrukcje ktoś tutaj daje. Po co to? Ale w ogóle otwarte, wiecie, otwarty dom zaprasza takiego złodzieja jak my. W tej grze jesteśmy. If the telly won't turn on, plug it back in. You unplug it when you vacuum. Okej, okay, telly, no to chodzi o, że telewizję. Czyli wychodzi na to, że tu jest jakiś koleś, który... Vincent Tetris. Nie, jak? Tetris, okej, okay, myślałem, że Tetris, jak ta gra.
Gość najwyraźniej ma problemy z zapamiętywaniem różnych rzeczy i musi mieć takie karteczki po prostu. Bierzemy mu wszystko. Wind your watch. Clean your castles before you need it. Dobra, dobra. Tutaj się nic nie dzieje. Aha, siadłem sobie przez przypadek na fotelu. Tak, u kogoś w domu i tak nie, no jakby nie poznają mnie, czemu nie? Okej, okay, można się tutaj wyspać nawet. Bieram wszystko, no co mam nie brać? Chociaż trzeba by to pozrzucać na różne rzeczy. Całkiem dziwne to domostwo. Siema. All right. Did you see the pipe was match? Smashing. To tu się kurwa dzieje. Hey, what are you doing there? Okej, okay, przepraszam. To ja stąd wychodzę w takim razie. O co tu chodziło, że kurde jest to tak pootwierane? Tam goś spał, chociaż wyglądało troszeczkę jak... Czekaj, otwórz te drzwi. W ogóle o co... Czekajcie, bo ja tak zacząłem tu chodzić, bo myślałem, że quest się jakby, wiecie, dowiąc się o co chodzi, a tu wcale nie. Co to za w ogóle impatient? Co ja tu mam w ogóle zrobić? Impatient person. Może powinienem tu wrócić, bo to jest dom obok. Może tak naprawdę nie chodzi o to miejsce. Bo tutaj się tylko... Shit, czy ja właśnie zawołałem przez przypadek tych? Nie wiem po co w sumie. Zawołałem Bobis, ale w ogóle oni tu nie przyszli. Może ja w ogóle w inne miejsce zaszedłem niż powinienem. Coś wygląda tak, jakby to nie było w ogóle, nie chodziło o ten dom. Tylko tak po prostu przez przypadek tam wszedłem. Trudno. Dobra, ciekawą rzeczą jest to, że przy drugim wejściu do tego miejsca nagle vending machine po prostu zaczął działać. No i tak jak właśnie myślałem, to jest ta niecierpliwa osoba. I don't think the train comes here anymore. The train? Oh, because of the, oh yes, of course. It's the butcher's boy, Edmund. He's never been late before. That's not Edmund Macmillan, is it? Wszyscy się tu znają, nie? Nothing's happened to him. I mean, meat's like gold these days, and he's a bit dim. So Edmund Macmillan's the meat boy now. He was the only friend Percy ever really had. Oh. Always making them both stay off to school. I'm glad he found a job. I guess his parents aren't looking after him anymore. Dobra, no to ciekawe. Zaginął syn rzeźnika. Superb Meat Boy, w ogóle... Przecież jest gra Super Meat Boy, taki indyk. I na pewno każdy z was go kojarzy. Superb Meat Boy, okej. Okay. Czyli to jakby mamy questa wziętego, ale musimy się cofnąć aż tu. Ciekaw jestem po prostu, czy tutaj jak zajdziemy po drodze, to... Zadzwonimy tam dzwonkiem do tego gościa, który tam gdzieś był. Przy okazji szukam też w zaułkach, czy nie ma jakichś sprzedawców. Na razie nie widzę. Am I really happy? Is there such a thing as false happiness? But what I'm saying is there a true self? No tak, w sumie ten cały narkotyk działa tak, że w sumie tracisz własną osobowość. Ale pytanie z drugiej strony, czy każdy narkotyk nie działa właśnie w ten sposób, że w jakimś stopniu tracisz swoją własną osobowość. Nothing but blue skies. You know, I think we wear the same size. Okej, to jest dziwna rzecz do powiedzenia. Powiedział, że nosimy ten sam rozmiar, w sensie chodzi o rozmiar ubrania. Ja mam wrażenie, że u nas w Polsce to tak nie funkcjonuje, bo jest kurwa rozmiar S, M, L, XL i kolejne X-y przy L i tyle, nie? Ale gdzieś tam w Stanach bardziej, znaczy inaczej, na pewno kobiety trochę inaczej patrzą na rozmiary ubrań i są jakiś rozmiar, nie wiem, 42 albo 38. Wiem, że to są jakieś dane wytyczne, chociaż mi to absolutnie nic nie mówi. Wiecie, numer buta, to nie chodzi o numer buta, bo numer buta, no to jakby każdy wie, że sobie jest jakaś tam określona numeracja, nie wiem, ja mam około 42 noszę zazwyczaj, tak, numer buta, ale ubrania w ogóle jakby to nic mi nie mówi. Wiem, że na przykład jak chcę sobie kupić jeansy, to muszę mieć
chyba 34 na 32 albo 32 na 32, no mniej więcej coś takiego. Kurde, ta baba właśnie zniknęła. Ale gdzieś indziej, na przykład w Stanach czy Wielkiej Brytanii, to ludzie mają numer na cały ubiór, nie? I gość na ulicy nam mówi, chyba nosimy ten sam rozmiar. Mi się wydaje, że to był psychopata i mógł nas chcieć zabić. Disconnected notice, final warning, Wellington Wells, Department of Water and Power. Okej, okay. Ale było, że zadzwoń dzwonkiem, ale nie mogę zadzwonić dzwonkiem. Chyba, że w ten sposób. Not an easy man to see. Go hang yourself. Can't hide forever. Okej, okay. Tutaj gdzieś słyszałem ten głos, patrzcie, że możemy wejść. A war hero lives here. O, bohater wojenny tutaj mieszka. Reminder, pick up. Okej, okay, no i co tam jest? Przypomnienie. In the container or not, on top or below something, up high or was it down low, no combination required. Okej, okay, żadna kombinacja nie jest wymagana dostatnio, czyli to nie muszą być jakieś numerki, tylko że może jakiś klucz. W kontenerze albo nie, na górze albo pod, na czymś albo pod czymś, wysoko, a może to było nisko. No ale tutaj patrzyłem, już tutaj nic nie ma, no to jest container generalnie. Taka słaba wskazówka, generalnie jakby nie wiadomo nic zasadniczo. Każe mi się iść powiesić, ale... No nie wiem, nie wiem gdzie miałbym coś znaleźć. Skoro sam właściciel nie jest pewien gdzie. Wyjść, ale generalnie jak mamy tu wejść, skoro wszystko jest pozamykane? Okien się nie da otworzyć. Te to w ogóle mają kraty. No, tam się nie wyspniemy, nie jest to Assassin's Creed. Nie wiem, o co tu za bardzo chodzi. Shutters. Ciekawe, czy mi się to w ogóle odpaliło jako jakikolwiek quest. Nie, no nawet mi to, nawet mi tego nie zaznacza w żaden sposób, co jest też dziwne. Czy powinniśmy jakoś spróbować obejść ten... No nie, bo to widzieliśmy tam ścianę innego budynku, więc nawet nie obejdziemy tego domu dookoła. Tym bardziej, że jest to generowane losowo, jak mówiłem, więc no jakby to totalnie nie ma sensu, że obejdziemy ten dom, bo tam będzie coś wygenerowane losowo innego. Może nie. Czekajcie, a co tu jest? O nie, to są kwiaty. Jezu, z tej perspektywy wyglądało jak wisielec, jak wiszący człowiek po prostu. Generalnie widzimy to podwórko? Czy to jest to podwórko? Nie, to nie jest podwórko tego domu, przy którym byliśmy. Chociaż w teorii powinno być. W teorii to powinniśmy widzieć podwórko tamtego domu, ale wcale go tu nie ma, chyba że to jest za tym którymś tym murem. Tam nic nie ma. Dobra. Dobra. Nie wiem za bardzo co robić. Nic, pójdziemy śladami tego Super Meat Boya. Okay, wróciłem jeszcze do tego gościa, od tego domku i tu jest ławka postawiona na sztorc. Wdrapałem się na nią, udało mi się tu wskoczyć nawet na dach, ale nie mam pojęcia, że to mi ma w czymkolwiek pomóc. I wydaje mi się, że tu się nie da nigdzie więcej pójść, bo chyba zbugowałem po prostu grę i nic więcej. Tak mi się coś wydaje. O, dokładnie, jeszcze teraz zbugowałem siebie. Świetnie. Superancko. Okej, okay, dobra, nie, może się jakoś uda stąd wyskoczyć. Skoro się raz dało, to... Powinni się też zdać znowu. No dobra, próbujemy stąd wyjść. Nie. Widzę, że nie tylko ja się zbugowałem. No jak już tu jesteśmy, to spróbujmy z tym Thomasina House zrobić. Gdzie to było? Tu.
Tylko on mówi tak, że po prostu tam wejdziemy i wszystkich powalimy i tyle, tak? Nie, więc może weźmy sobie, ja tu w ogóle wytworzyłem sobie broń The Sledger, nie The Sledger, coś innego jeszcze. Ale chcę sobie to wziąć, czekajcie, dajmy bronię. Coś przed chwilą wytworzyłem takiego, to miało mieć max damage'a, ale wcale nie ma. No jakieś to ciulowe strasznie. Lovely day for it. I'm going to take banzai lessons. You should come too. Sporo tu ludzi w tym domku, szczerze mówiąc. Ale słuchajcie, tu możemy zawsze wejść. Jak widać, tu nawet jakieś drzwi od samochodu leżą i może tu się uda jakoś zakryć ogródkiem. Dobrze. Dobrze. O, mamy liście herbaty. Andrzej się obudził. Okej, tu jest wyjście na zewnątrz. Tego nie chcemy. Chcemy za to zapisać grę. Na wszelki wypadek. No czemu nie? Ktoś tu akurat podchodzi. Trochę okropne, że taką babcię po prostu sobie wziąłem i udusiłem. Czekajcie, bo ja nie podniosłem jej. Damn it, musiałem przetrzymać, a nie przetrzymałem. Dobra. Położymy ją tu. Przeszukamy od razu. Musimy, pamiętajcie, szukać tego octu. I on powinien być gdzieś, wiecie, w kuchni zazwyczaj. Węgiel, kiedyś myślałem, że po co mi ten węgiel, ale on się bardzo przydaje, słuchajcie, bo... On się bardzo przydaje, bo... zaraz sobie przypomnę, bo do filtrów z wodą jest potrzebny. To sobie pozbieramy. Ciekawego, no zbieram tego jak w cholerę, ale... Okej, czy tam ktoś jest, czy mi się tylko wydaje? Możemy tutaj otworzyć te drzwi. Musimy znaleźć figurkę Marble, to jest... jak to się nazywa? Marble. Nie ceramika, tylko... Jezus, nie mogę sobie przypomnieć, no ale jakiś tam materiał taki. Statuetkę w każdym razie musimy znaleźć. Położymy tą panią tutaj. Może się nie ugotuje od tego. Może, nie wiem. Nieistotne. Zamkniemy to. Zakradniemy się tu. Skoro jest tu jakaś możliwość zakradnięcia się, to znaczy, że w jakimś celu. I jest, proszę bardzo. Jakaś pamiątka. Coś takiego. Okej, tu jest jakieś. Tu jest bardzo dużo różnych pań. Inventory expansion to było. Okej, one się jakby skapnęły, że ja tu jestem i któryś krzyczy i drze się strasznie, ale nieważne. Jest, proszę bardzo, użyjmy tego. 171, a teraz mamy 191, całkiem sporo. Okej, one tu się strasznie drą. Coś tu mogę jeszcze ukraść? Kitty's cake, okej. Jezus Maria, jak one się drą. Dobra, nieważne. Ważne jest to, że załatwiłem jedną sprawę. Ona się drze, jakby alarm włączyła. Alarm jej się włączył. Find the marble cat... Ale przecież znalazłem ty. Co jest? Thomasina House. Find the marble cat statue. Now where's the cat statue? A to ja jakąś inną, kurwa, znalazłem? Znaczy, w sensie też, ale jakąś inną tą miałem znaleźć. To zamkniemy. Ale pokazuje mi po prostu środek tego domku. O Jezu, tu jest jakieś inne. Aha, a ja muszę z tego konkretnego materiału znaleźć. To nie jest ceramiczny, tylko marble to jest... Jezus, nie mogę sobie przypomnieć, naprawdę. A tu są jakieś... O, jeszcze coś innego. To ma nalepkę. Że jeszcze obrazy trzeba przeszukiwać. Sleep, hide. Okej, tutaj sobie, czyli tych... Jest... Przykro mi, ale musi pani iść spać.
Chyba mnie nie widzi, chyba zdążyłem i mnie nie widział, ale kurde. Jak oni usłyszeli tą tom? Zdarza się drze, to ja wiem, ale... Jak oni usłyszeli? Ło. Nie zawsze mogę, wiecie, przekupić ich. Okej, okay, na razie nie wychodzę. Chociaż chyba mamy już ten skill wykupiony. Teraz nie możemy. Okej, okay, wyjdźmy stąd. Chyba mamy tego skilla wykupionego, że możemy już ich dusić, nie? Dokładnie, jest. Tak na wszelki wypadek. O Jezus Maria, ile ich tu jest? Tych babci. Co ja mam zrobić, kurczę, w takiej sytuacji? Jedną podejdę, mogę poddusić. O właśnie. No więc muszę ją załatwić. I znowu się chowa. Co mam zrobić? Tylko to mogę. Załatwiać te panie i czekać, aż sobie wszyscy stąd pójdą. Przyszedł i morduje staruszki. Generalnie nie morduje, bo używam tego Mother's Little Helper, helper to się nazywa, czyli pomoc matki. Generalnie to nie jest broń, która zabija, ona głusza. Najlepsza jest ta po prostu, która tak cały czas jak syrena wyje. Bardzo mi się to podoba. Jak tam ktoś jest cały czas. Okej, okay, no nic, przeszukujemy dalej. Możemy wyjść, tu jest jakiś chest. Czekajcie, a tu jest kolejny. Okej, okay, strasznie dużo jest tutaj, jak widzicie, schowków w... Da się coś. What am I doing? Okej, miałem nawet jakieś krzywy przy sobie. Ale widzę, że przynajmniej policja już nie przyszła. Tu jest następna jakaś replika. Seems a bit light for marble. Zaraz się wkurzę, jeśli naprawdę... Jezus Maria, tu jest czyjś ten, Beloved Father. Tu jest czyjś nagrobek, który umarł w 36. What the fuck? O, Shredded Raincoat to mi się przyda, tak naprawdę. Dobra, idziemy dalej. No, przypuszczam, że to gdzieś na górnym piętrze pewnie będzie. No, taki dom spokojnej starości, gdzie widzę po prostu... Wszystkie panie mają wielkiego fioła na punkcie... Co to jest? Nie no, serio, co to jest? To jest coś, co pływa na pewno. Ale what the fuck? Wszystkie panie mają fioła na punkcie kotów. Także się dobrały ładnie. A, jest! Solid marble. Solid. No widzicie, tam były puste w środku. Nie, ja muszę sprawdzić, bo nie jestem w stanie przypomnieć sobie polskiego słowa na marble. Nie to, że nie znam. Marble. To jest... Marmur! Jezus, właśnie, brakowało mi tego. Nie mogłem sobie przypomnieć tego słowa po polsku, bo wiedziałem, że marmur, bo... Jezu, jest pentagram. Przecież marmur jest również w Polsce produkowany, w sensie wydobywany. Co tu się dzieje? Jakieś kurde kawałki, nie wiem, mięsa czy co? A te białe ślady to co? Vanity. Safe code muszę mieć, żeby... Jezus Maria. Jakieś dziwne rysunki. O co tu chodzi? Naprawdę jakieś porąbane to miejsce. Muszę mieć kombinację kodu. Tego też nie mogę otworzyć. Może się otworzą te drzwi, jak otworzy ten obraz. Chociaż nie, czekajcie, tu jest przecież przejście. A nie, nie ma. Czy mogę to odblokować i otworzyć, tylko że przecież nie wyskoczę z tego. Za wysoko to. Okej, okay, upgrade do workbench. A właśnie tak jakby w ogóle nie upgrade'uję tylko workbenchów, bo przecież się porusza między tym jakby spokojnie, nie? Z jednego do drugiego, aczkolwiek można by to robić. Okej, okay, jeszcze zobaczymy na tą stronę. Nie, tutaj ja wyszedłem. Tam są jeszcze te panie, ale nie mam...
Czekajcie, to są budki policyjne. Myślicie, że ci policjanci wyszli stąd? Trochę chyba porąbane to by było. Dobra, myślę, że jestem. Po prostu wyjdę. Aha, że nie było tu sprzątane od pierwszej wojny światowej. No, mniej więcej tak to wygląda, dobra. Superb Meat Boy jest w tamtym miejscu, więc pójdziemy tam najpierw. I oczywiście teraz musimy odnieść tego questa Lionel Castershare. To jest gość w tym poprzednim mieście, więc nie będziemy tam na razie szli. Robimy tą misję. Dużo mi się udało tych jakichś tam Shredded Raincoatów pozbierać i tak szlak i tak dalej. Także to spoko. Dobra, to nie w tym miejscu na szczęście. No tutaj już był jedno miejsce, gdzie trzeba było... Dzień dobry. Gdzie trzeba by było... tego. No, zażyć Joy Pilla, ale... Ale na szczęście idziemy w inne miejsce. A czasem jest tak, że taką bramkę da się obejść po prostu dookoła. Okej, okay, to jest dopiero dziwny zaułek. Okej, okay, tu jest domek do obrabowania w razie czego, a tu? Aha, taki ten zawijas, jakbyśmy czegoś chcieli. Ktoś mi raz napisał, że taka gra, chodzisz, zbierasz śmieci. No w sumie tak, ale no wiecie, to się wszystko może przydać. Okej, okay, widzę, że to jest w tym miejscu. Nie, tam jest, czyli ja w złym miejscu stoję, ale widzę, że tu jest też jakaś inna misja. Nie jest impatient person. A to tu. The butcher's boy. He's a bit slow, but he's usually right on the dot. Do you know where he might be? I haven't seen him all day. But Fanny might know. She was planning a festive meal, I think. Probably out shopping, I'd imagine. She's quite the cook, you know. Okay. Where are you, Ed? Okay, coś więcej nam się rozjaśniło, jeżeli dobrze rozumiem. Gdzie mam jeszcze iść? Some of the parts. Co? Some of the parts, tak. To nie. Super. Okej, czyli idziemy tam. Nawet będziemy przechodzić przez jakiś taki ryneczek, no w sensie rondo jest. Ale zobaczcie, że te miasta w ogóle są tak designersko. Oh shit! Holy moly! Jak to się stało? Naprawdę? Czy was porąbało? Chowaj się! O nie, ktoś mnie już widzi. Holy shit, wszyscy mnie teraz nienawidzą. Okej, okay, mnie widzą tutaj. Niestety. O, fuck! Okej, okay, w takim razie... Chcecie się tak bawić, to się będziemy tak bawić. O, ty gnoju. Dobra, muszę od tego uciec. Okej, dobra. Uff, nie widzieli, jak tu wbiegłem. Trzeba mieć przygotowanego palec wskazujący na V i po prostu dobiec i wcisnąć szybko. Jak nas zobaczą, to jest dupa. Jej, nie ten. A tam jest w ogóle Dixpot w tamtym miejscu. Czyli trzeba tam podejść na Joy, najlepiej w nocy, tak żeby nas jeszcze nie ten. Żeby nas policjanci nie ten. A czy jak zaczniemy kopać, bo tam jest Dixpot, czyli jest skrzynka do wykopania. Jak zaczniemy tam kopać, to jest... Może być cienko. Dobra, zobaczmy. Aha, nie mogę nawet mapy włączyć, jak jestem ukryty. I... Jesteśmy gdzieś zaraz obok. Tu jest kolejny impatient person. Are you Fanny? What if I was? I'm looking for Edmund. Ma wielkie wypiaste oczy, jak jakaś chuda ryba. He's always so punctual. Someone saw him going into the alley. You know, the one that always smells like cheese. Did you look for him? I'm not going back there. That's where the plowboys convene. The street gang. Mm-hmm. Oh dear. I have a terrible feeling he's in trouble. Maybe I should go and see if gang uliczny mógł. If I can't straighten things out for him. Co to jest w ogóle to? On holiday. The Hamlin O'Current. Totalnie mi to nic nie mówi, ale wygląda zajebiście ten budynek. Ma światła w środku, czyli tak jakby dało się wejść do środka. A wiem, że Kecie, ja tu już byłem kiedyś i on mówił, że to jest newspaper office, czyli że tutaj można ten... Można... znaczy można, no, że biuro gazety. Dobra, teraz mi powiedzcie tylko, gdzie ja mam iść. Tu? Znowu? Jezus Maria, serio? Dobra, a jakieś inne rzeczy? Bo tutaj generalnie jest
Repair all the broken parts, ale public works wiąże się z tym, że jeżeli dobrze rozumiem, suppose it could be a good city and patch up that pipe. A nie, to mamy barricade and some sort of quiet street. Czyli to jest naprawienie jakiejś rury, ale tu możemy naprawić down air detector. I po co nam to? If I can get the revolver powered, I could go through it. I need the power cell for that. Nie wiem czemu mielibyśmy to robić. Ale dobra, spróbujmy podejść tam w takim razie, bo mamy jakieś repairing kita przy sobie. Byliśmy w stanie coś zrobić. Na razie mamy już te 40 minut, ale... A tu jest w ogóle chyba rzeźnik. Wimit i w ogóle. A to wygląda, że tu jest sklep, tylko jakoś nie bardzo mogę do niego wejść. We'll make your sausage. Może tutaj... A, tutaj są drzwi. Dobra, tylko że no, na razie nic nie potrzebuję. Okej, okay, tu jest zamknięte. Można się ukryć w razie czego. Dobra, strasznie i to jest irytujące. Następny skill, jaki weźmiemy, to ten, który pozwoli nam... Okej, okay, to jakby tutaj jechała jakaś karetka wewnątrz budynku. Następny skill to ten, który nam pozwoli na... A, okej, okay, ale będę musiał mieć jeszcze strój inny. Dobra, to spróbujmy się przebrać w takim razie. Dobra, słuchajcie, jednak zmiana planów. Miałem przedłużyć ten odcinek, ale nie mam na to czasu, także dzięki wam serdecznie za oglądanie. Zajmiemy się następnymi rzeczami w następnym odcinku, wiadomo. No danger my ass, okej. Okay. Aha, pamiętam, no tak, bo tutaj trup gdzieś leżał obok. I sobie dopiero teraz przypomniałem ten napis. W każdym razie widzimy się, słyszymy w następnym odcinku. Macie pod tym filmem oczywiście linki do innych serii z gier, jak i również do licytacji oraz tego zbiórki dla Patrycji, więc wejdźcie tam, zobaczcie licytację, zobaczcie zbiórkę. I tyle, trzymamy się, do widzenia, cześć.